Witajcie. Dzisiaj kolejny 28 odcinek Zarychtyna Solo. Off-season trwa dalej, mamy kolejne ciekawe ruchy, chociaż grono zawodników wciąż dostępnych na rynku się mocno zawężyło. Jak sobie dzisiaj zrobiłem listę tego, kto jeszcze został, to coraz ciężej z tym, żeby mieć naprawdę ciekawe nazwiska. Więc powoli będziemy przechodzili do takiego momentu, w którym będą tak naprawdę już tylko uzupełnienia składu, bo ci najważniejsi już poszli, już się dogadali. A teraz będziemy rozmawiać o graczach, którzy oczywiście mogą trafiać do pierwszych piątek swoich drużyn, ale nie będą to zawodnicy decydujący o obliczu swojej drużyny. No może jeszcze dwóch takich graczy, może trzech w porywach jest dostępnych na rynku. Dzisiaj jednak jeszcze nie będę szedł w kierunku tego, żeby wam zrobić spis, kto jeszcze został na rynku. Dzisiaj będzie o trzech drużynach. Zacznę od naszego jedynaka w NBA, czyli od Marcina Gortata i jego zarówno starej drużyny, jak i nowej drużyny, a na koniec chwilę poświęcę Houston Rockets, czyli zespołowi, który był najbliżej zrzucenia z tronu Golden State Warriors w obecnych rozgrywkach. Zacznijmy od samego Marcina. Marcin Gortat, jak dobrze wiecie, został jeszcze w czerwcu wymieniony do Los Angeles Clippers za Austina Riversa. I był to ruch, który zwiastował to, co będzie się dalej działo w obu drużynach. Bo przyjście Gortata w momencie, kiedy w drużynie był DeAndre Jordan i Boban Marjanović, dawało jasny sygnał, że DeAndre Jordan najprawdopodobniej z Clippers odejdzie. I tak też się stało. Jordan zrezygnował ze swojej opcji w kontrakcie, został niezastrzeżonym wolnym agentem i porozumiał się w sprawie krótkiej umowy z Dallas Mavericks, gdzie teraz będzie grał. To oczywiście otwiera minuty dla Gortata w pierwszej piątce, którego zmiennikiem będzie Boban Marjanović, ale z drugiej strony też myślę, że takim bardziej naturalnym zmiennikiem Gortata będzie Montrezl Harrell, który będzie grał niski środkowy, jako bardzo mobilny środkowy, i to on będzie może nawet dostawał tyle samo minut co Gortat, a może nawet momentami więcej od niego. Oczywiście wszystko będzie zależało od tego, przeciwko komu będą grali i w jakim ustawieniu będzie chciał to robić w danym momencie do Cleavers. Dla Gortata oczywiście to jest dobry ruch. Z tego względu, że no nie jest jakąś wielką tajemnicą, że w Waszyngtonie trochę się już tam wszystko zapociło, zagmatwało, panowie już mieli trochę siebie nawzajem dosyć. Te konflikty mniej i bardziej otwarte pomiędzy Wallem a Billem, pomiędzy Wallem a Gortatem spowodowały, że Polak po prostu chciał odejść i dobrze też się dla niego stało, że trafił akurat do LA z powodów osobistych. Więc może trochę odżyje Marcin, może będzie miał bardziej efektywny sezon. Nie liczę na to, żeby rzucał więcej punktów niż robił to w Waszyngtonie, ale może być bardziej efektywny pod względem skuteczności, pod względem stawiania zasłon jeszcze bardziej. Może być w przeliczeniu na minuty więcej zbierać, więcej blokować. Po prostu trochę nowego życia dostanie, trochę zastrzyku pozytywnej energii. I tego mu z całego serca życzę, no bo chciałbym, żeby, jeżeli to jest rzeczywiście jego ostatni rok w NBA, to chciałbym, żeby go zakończył naprawdę, naprawdę fajnie. I jedna rzecz, której mu zazdroszczę, i myślę, że nie tylko ja, ale wielu centrów, nie tylko w NBA, ale na całym świecie, ma szczęście do tego, że trafia do drużyn, w których są naprawdę dobrze rozgrywający. Bo tak było w Phoenix Suns, gdzie był Steve Nash, tak było w Washington Wizards, gdzie był John Wall, i tak samo będzie w Clippersach, gdzie jest przecież Miloš Teodosić. Także tutaj będzie miał Gortat kolejnego gracza obok siebie, który będzie go w stanie dobrze obsłużyć, a że Gortat świetnie roluje do kosza, świetnie gra bez piłki, świetnie potrafi się pokazać pod obręczą, to Teodosić będzie go znajdował i będziemy widzieli nie jedno i nie dwa, a myślę wiele podań od Serba do Polaka, które nasz zawodnik będzie kończył punktami. Sytuacja Gortata jest, tak jak mówię, najbardziej jest bardzo pozytywna, wydaje mi się, że lepsza niż w Wizards. Oczywiście szanse na awans do playoff są mniejsze niż w przypadku Wizards, którzy te playoffy mają praktycznie pewne, a jeśli nie mają pewnych, no to powinni mieć pewne na wschodzie. Z Clippersami będzie dużo ciężej, bo po prostu raz nie mają graczy aż tak dobrych, przynajmniej z nazwisk,
A dwa, no wschód, zachód jest oczywiście mega silny. Plusem, który widzę dla Clippers i który już widać było w poprzednim sezonie, to jest to, że mam wrażenie, Doc Rivers odzyskał swój magiczny dotyk, jeśli tak to można nazwać. Czyli Doc Rivers odzyskał swoje umiejętności typowo trenerskie. Od momentu, kiedy pozbył się tych obowiązków związanych z podpisywaniem umów z zawodnikami, obowiązków związanych z transferami i skupił się na samej trenerce, stracił też Chrisa Paula, czyli kogoś, kto miał ogromny wpływ na to, jak drużyna gra, to nagle Doc Rivers przypomniał o swoich najlepszych latach, o swoich sezonach w Boston Celtics, gdzie świetnie potrafił poukładać drużynę, o swoich jeszcze wcześniejszych sezonach nawet w Orlando Magic, których prowadził drużynę do playoff, zdobywał nagrodę dla trenera roku. Takiego właśnie Doca Riversa chcemy widzieć, bo on przecież w poprzednim sezonie wyciągnął kilku zawodników na dwustronnych kontraktach, jak Tyron Wallace, jak Jawan Tatum, czy Sindarius Thornwell. I mam wrażenie, że to właśnie jest to, co Rivers lubi najbardziej. I ma drużynę zawodników, którzy mają dużo do udowodnienia, zawodników bardzo ambitnych, zawodników bardzo chętnych do pracy i wydaje mi się, że coś z tego może być. Z kolejnych ruchów transferowych Clippers na razie zrobili dwa. Przedłużyli kontrakt z Averym Bradleyem na 2 lata za 25 milionów dolarów. Miloš Teodosić podjął opcję w kontrakcie na sezon 2018-19. Teraz Clippers muszą tylko ten kontrakt zagwarantować. I udało im się przechwycić wolnego zawodnika Mike'a Scotta, który powinien być kolejnym wzmocnieniem ławki rezerwowych i zabezpieczeniem na pozycji Danilo Gallinariego, gdyby Włoch znowu miał być kontuzjowany. Wydaje mi się, że takim automatycznym liderem w ofensywie drużyny będzie Tobias Harris, który być może wreszcie znajdzie miejsce, gdzie zakotwiczy dłużej niż 2 sezony. I tego mu życzę, bo Harris naprawdę rozwinął się jako zawodnik. Poprzedni sezon miał naprawdę bardzo, bardzo dobry. I mógłby być takim graczem, który będzie ciągnął drużynę. Więc tych Clippers rzeczywiście fajnie będzie się oglądało, mam wrażenie. Tak jak rok temu mówiłem coś podobnego o Brooklyn Nets, tak teraz mam wrażenie, że będzie właśnie z Clippers. Że to będzie drugi sezon fajnej drużyny, którą będzie się przyjemnie oglądała, która będzie gryzła parkiet, która będzie pokazywała zawodników, których może nie do końca znamy, ale będziemy widzieli, jak oni się starają, jak fajnie dzięki temu grają. Nie wiem jak wy, ale ja akurat bardzo lubię tego typu historie i w tej chwili odgrzewam sobie pewnego kotleta, który nazywa się Linsanity. Zobaczycie go za jakieś 1,5 miesiąca na moim kanale z highlightami. Będą wszystkie najważniejsze mecze w wykonaniu Jeremiego Lina. I lubię takie historie, kiedy przychodzi zawodnik znikąd i nagle robi coś dużego. I mam wrażenie, że z Clippers właśnie tak będzie. Okej. Okay. Druga strona wymiany z udziałem Marcina Gortata, czyli Washington Wizards. Wizards, którzy dołożyli już 3 zawodników w porównaniu do poprzedniego składu. Oczywiście stracili 2, czyli Gortata i Mike'a Scotta. Stracili też jakiś graczy gdzieś tam z końca ławki, jak chociażby Ty Lawson. Ale to powiedzmy mniej istotne w tej chwili. Po pierwsze, chronologicznie za Gortata przyszedł Austin Rivers, czyli zawodnik, który powinien z automatu rozwiązać, przynajmniej w teorii, problem zmiennika dla Johna Walla, a jednocześnie nie być dziurą, gdy miałby grać obok Johna Walla, bo Rivers też może jest bardziej dwójką oczywiście, ale na te 10-15 minut w trakcie każdego spotkania będzie w stanie zamienić się w jedynkę. Tym bardziej, że oczywiście też może aż tyle minut nie będzie potrzebował, bo mam wrażenie, że Bradley Beal powinien dostać więcej obowiązków jako rozgrywający w momencie, kiedy John Wall nie gra. Więc tutaj jest to ruch najbardziej pozytywny. Podobny kontrakt mniej więcej jak w przypadku Gortata, więc tutaj Wizards nie będą płacili więcej. Drugim ruchem było dogadanie się z Jeffem Greenem. Green ma za sobą, myślę, dość solidny sezon w Cleveland Cavaliers i teraz będzie był do wzięcia za minimalny kontrakt. Wizards się z nim porozumieli, więc Green tutaj będzie zmiennikiem, podejrzewam, Otto Portera, ewentualnie Markifa Morrisa, będzie takim solidnym wsparciem z ławki, praktycznie tym, co robił w poprzednim sezonie Mike Scott, więc od Greena nie ma co więcej oczekiwać i akurat w tej roli spełnia się bardzo solidnie.
No i ostatni ruch Wizards, ten wydaje się najbardziej medialny, chociaż gdzieś tam przechodzi zupełnie obok. Dwight Howard, który został wymieniony najpierw przez Charlotte Hornets do Brooklyn Nets za Timofeja Mózgowa i jakieś piki. A teraz został przez Nets zwolniony, dogadali się w sprawie wykupienia jego kontraktu, no i Dwight Howard za, zdaje się, około 5 milionów dolarów zasili Wizards. I tak się zastanawiam, że jeżeli Wizards mieli grać bardziej nowoczesną koszykówkę, to po cholerę im Howard. A z drugiej strony oczywiście odpuszczenie tego typu zawodnika za takie śmieszne pieniądze to może nie być dobre, ale pytanie, czy Howard nie będzie jeszcze bardziej konfliktowy w szatni niż Gortat? Z tego względu, że no, po pierwsze ego, które wiadomo, że Howard ma duże. Po drugie historia, bo zarówno w Houston Rockets, wcześniej w Los Angeles Lakers, w Atlanta Hawks i nawet teraz w Charlotte Hornets, wszędzie pojawiały się informacje o tym, że zawodnicy nie lubią Howarda, że są z nim problemy w szatni, że trochę te drużyny rozbija od środka. No i jeżeli zestawimy to z tym, że Wall nie był w stanie dogadać się z Gortatem w poprzednim sezonie, że Wall z Billem też nie dogaduje się co sezon, gdzieś tam iskrzy między panami, to jak dodamy do tego jeszcze primadonnę w osobie Dwighta Howarda, to robi się coraz ciekawiej. I szczerze wam powiem, że wydaje mi się, że prędzej to uderzy, prędzej to walnie gdzieś w Waszyngtonie niż w Lakersach. No bo w Waszyngtonie nie ma takiego lidera jak LeBron James, który po prostu powie, panowie, stulcie dziób i weźcie się do roboty, a jak nie, to po prostu was powymieniamy. A w Waszyngtonie czegoś takiego nie ma. Ten lider, czyli John Wall, mam wrażenie, jest jeszcze cały czas dzieciakiem, który bawi się w koszykówkę, a nie gra w koszykówkę po zwycięstwa. Odpuszcza w obronie i tak dalej, więc mam wrażenie, że tu może być rzeczywiście jakiś problem w trakcie sezonu. Oczywiście nie życzę tego Wizards, ale nie wykluczam. Chwila na łyk herbatki. I przechodzimy do trzeciej drużyny, którą dzisiaj chciałem omówić, czyli tej, która była najbliżej zrzucenia stronu Golden State Warriors, czyli Houston Rockets. Rockets, którzy zainwestowali już w swoją przyszłość i w emeryturę Chrisa Paula, podpisując go na 4 lata. No, powiem tak, z jednej strony byli trochę niewolnikami ruchu sprzed roku, z drugiej strony Daryl Morey może sobie teraz snuć wizję i być optymistą. No cholera, gdyby ten Paul był zdrowy, to byśmy przeszli tych Warriors. Ale cholera jest na z drugiej strony. Kiedy on był zdrowy na koniec playoffów? No kiedy? Przypomnijcie mi. Może jedna seria w ostatnich 5-6 latach. Zawsze kończyło się tym, że Chris Paul nie dojeżdżał do końca sezonu, opuszczał ostatnie mecze, a jeśli w nich grał, to na jednej nodze, na jednej ręce, na jednym biodrze, na jednym oku. Nie wiem. Więc to jest bardzo ryzykowna inwestycja, chyba że będą go bardzo oszczędzać w trakcie sezonu. Zagra, nie wiem, 60 spotkań, 50 spotkań. W playoffach też będą mu część meczów odpuszczać, będzie na bardzo dużym ograniczeniu minutowym. Więc to są rzeczy, które mogą sprawić, że Chris Paul będzie miał większą szansę, by być zdrowym w tych najważniejszych momentach. Ale co dalej? Co dalej, bo pojawia się już pierwszy problem. Rockets stracili zawodnika z pierwszej piątki, czyli Trevora Ariza, który skusił się na duże pieniądze, które jakby nie dostał oczywiście w Houston. Mianowicie Ariza dostał 15 milionów dolarów za jeden rok gry od Phoenix Suns i podpisał taki kontrakt, no bo czemu nie? Jakby mi dali 15 milionów, to też bym podpisał, jakbym był Trevorem Arizą. Nie ma tutaj dwóch zdań. Myślę, że Houston chcieliby go podpisać na jak najmniejszej kwocie i w ogóle nie byłoby mowy o kwotach zbliżonych do 15 milionów, więc tutaj Ariza biznesowo po prostu podszedł do tematu. To oczywiście sprawia, że Rockets będą mieli dziurę na tej pozycji. Oczywiście będą ją mogli łatać PJ Tucker czy Gerald Green czy Eric Gordon, ale mimo wszystko to już zawęża nam rotację, a wiadomo, że Mike D'Antoni nie jest fanem rotacji, więc tu będą musieli coś pokombinować Houston Rockets. Mają oczywiście jeszcze do podpisania Luka Mbamute,
który jest wolnym agentem i też będzie mniej więcej na tych pozycjach. A jak tak patrzę sobie na listę graczy dostępnych jeszcze na pozycji numer 3, w ich możliwościach finansowych, czyli pewnie gdzie będzie chciał Morey podpisywać za minimum, to widzę takich graczy jak Corey Brewer, Michael Beasley, może James Ennis, chociaż James Ennisa chce sporo drużyn i to nie będzie minimalny kontrakt. Może David Nwaba do wyciągnięcia z Chicago, nie wiem, Arona Flalo. To nie są nazwiska, które powalają i to nie jest na pewno ten kaliber zawodnika, co jest Trevor Ariza, więc tu wydaje mi się, że Rockets dużo stracą. Chyba że kogoś młodego rozwiną, mają kogoś być może w zanadrzu, o kim jeszcze nie wiemy, że będzie tak dobry. Kolejne ruchy udało się w ostatniej nocy dogadać z Michaelem Carterem Williamsem, który będzie zmiennikiem Chrisa Paula. Będzie kolejnym zawodnikiem do klepania. I mam nadzieję, że od momentu, jak tylko Carter Williams oficjalnie złoży swoją parawkę pod podpisem, to od razu się uda na trening rzutowy i będzie na tym treningu rzutowym aż do startu obozu przygotowawczego i rzeczywiście zacznie rzucać, bo to jest przecież clue gry Houston Rockets. I nagle dodanie zawodnika, który nie umie rzucać za trzy, to trochę mi się kłóci z ich filozofią. No ale nic, to tak zdecydowali. Ostatni ruch, na który wszyscy czekają, i mam wrażenie, tutaj Daryl Morey gra na zwłokę. Co z Clintem Capelą? Clint Capela jest zastrzeżonym wolnym agentem. Mówiło się o tym, że może dostać bardzo duże pieniądze na rynku, ale póki co nikt nie wystosował jeszcze w stosunku do niego oferty, którą oczywiście później Rockets mogą wyrównać, więc być może Morey chce zagrać na czas i dogadać się z Capelą na nieco mniejszą kwotę. Zobaczymy, bo żeby się nie skończyło podobnie jak w przypadku, nie wiem, Grega Monroe kiedyś, jak Nerlensa Noela, że to będzie kontrakt roczny w ramach tej kwalifikacyjnej oferty, a za rok Clint Capela będzie niezastrzeżonym wolnym agentem i będzie mógł podpisać z kimkolwiek będzie chciał. Istnieje takie ryzyko i być może tutaj Rockets muszą być naprawdę, naprawdę ostrożni. Ok, tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za to, że kolejny raz mnie wysłuchaliście. Wracam oczywiście jutro. Śledźcie nasz fanpage, bo dzisiaj wieczorem pojawi się bardzo ważne pytanie do Was. Więc myślcie o tym, jakiego rodzaju pamiątki, gifty chcielibyście móc wygrać w konkursach od Magic Basketball. Ale tak jak mówię, szczegóły wieczorem na fanpage'u. Dzięki, Piotrek Zarychta, trzymajcie się.